pana Piotra. Ja bardzo chętnie przyjeżdżam do Łodzi, bo to jest jakby moje drugie miasto, dlatego że w 1957 roku, jak się dostałem, w 1956, jak się dostałem do szkoły filmowej, zaraz potem mi Łódź przygarnęła i pracowałem w Semaforze blisko do 2000 roku. Także Łódź jest mi miastem bliskim bardzo. To raz. Druga sprawa, tu jest mała niespodzianka dla Państwa, mianowicie jak zobaczyłem w internecie, że jest kino, się nazywa Kinematograf, to sobie przypomniałem, że mam taki maleńki filmik, który też się nazywa Kinematograf. W 2008 roku mój kolega, krytyk Krzysztof Kłopotowski się do mnie zwrócił, że mu zrealizował oprawę plastyczną, muzyczną, filmową do programu, który się nazywa Kinematograf. To był program poświęcony filmom fabularnym, animowanym, dokumentalnym, kulturze filmowej, mowy o książkach itd. itd. I ja się zgodziłem taki filmik zrobić. Dlaczego? Bo on dał mi wolną rękę. Kiedy go się pytam, jak on to widzi czasowo, mówi, że słuchaj, ten mój program trwa 45 minut i jest obojętne, czy ta czołówka będzie trwała 15 sekund, czy 20 sekund, mówi, bo to nie ma znaczenia przy tak długim programie. Natomiast bardzo bym chciał, żebyś mi zrobił również takie przerywniki. Jak mi się kończy jakaś dyskusja z aktorem, potem tam jest jakaś rozmowa, czy potem jest sprawozdanie z festiwalu. Ja nie mam to czym przerwać. Jeśli byś mógł, to dobrze byłoby, żebyś mi zrobił takie króciuteńkie, tam 15-sekundowe czy 20-sekundowe filmiki, też w tej samej konwencji, co te napisy czołowe, co te hasło. Drugi taki warunek, który on postawił, to mianowicie, że musi być moje zdjęcie, czyli jego w ogóle zdjęcie, jako prowadzącego. Ja mam takie, mówię, zdjęcie, tutaj jestem, okulary tak trzymam i to zdjęcie to jest takim moim sygnałem, to już w kilku programach występuje, także proszę, żeby to było. Oraz jeszcze jeden warunek, mianowicie taki, że hasło on sobie wymyślił, artysta strzela, krytyk kule nosi. I to te, mówi, takie warunki musisz spełnić, a reszta to, mówi, rób sobie, co w ogóle chcesz. No jeszcze jeden warunek pod koniec mnie postawił, mianowicie, że chciał zostawić muzykę taką, jaka była w poprzednich jego programach. Ja się nie bardzo chciałem na to zgodzić, dlatego że jak ja myślę o filmie, to przez cały czas myślę o tym również, jak ten film będzie wyglądał akustycznie, jak to będzie, jaka będzie jego muzyka, jakie będzie jaka będzie ta ścieżka dźwiękowa. No i zrobiłem coś takiego. Teraz Państwo to będą mogli opowiedzieć. Tak, jeszcze tylko chciałbym, zanim przejdziemy do tej niespodzianki, chciałem powitać zapowiadaną przed projekcją panią Jadwigę Wendor, szefową producentkę i szefową studia filmowego Animafor, dzięki której uprzejmości mogliśmy obejrzeć kilka filmów animowanych jednego autora. A ja dziękuję, że właśnie filmy nasze są pokazywane, Państwo je oglądacie, także bardzo, bardzo jest nam miło z tego powodu. To zapraszamy, znaczy ja może posłużyć techniką, dlatego że chyba Adam czeka na sygnał. Adam, czekamy na sygnał, znaczy ty czekasz na sygnał, a mój sygnał jest w tym momencie, bo prosimy o niespodziankę. Proszę Państwa, jeszcze chciałem tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach, mianowicie, że bardzo mała widownia oglądała tą
czołówkę, dlatego że jak tylko ja to zrobiłem, to program przesunięto na godzinę 12 i 1 w nocy, a po pewnym czasie został zupełnie zlikwidowany, ponieważ nie miał widowni, także taka praca moja poszła trochę na marne. Tak bym powiedział. Znaczy ta, że ja, nie wiem, czy Państwo chcecie, żebyśmy używali mikrofonów? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobrze. W tej czołówce pojawia się jedna postać do świata animacji. Czy to była sugestia prowadzącego, czy to było... Nie, to nie, ja miałem bardzo wolną rękę. Także tutaj nie było żadnych sugestii, żadnego... A czy można traktować to jako swego rodzaju podpis pana, że jest pan do świata animacji, nie. Tutaj myszkę Miki? Nie. To jako przypadek. No, może nie przypadek, ale w każdym bądź razie żadnych podtekstów tutaj nie miałem na myśli. Parę miesięcy temu wysłałem do wielu twórców na polskiej animacji, zarówno tych już uznanych, jak i dopiero zaczynających, trzy pytania. Wśród tych pytań, pamięta pan, zadałem pytanie między innymi o to, a co sprawiło, kto sprawił, że zajął się pan filmem animowanym, że pojawiła się animacja. Odpowiedź była krótka, zresztą poprosiłem o krótkie odpowiedzi. Przypadek. Czy mógłby pan coś więcej powiedzieć o tym przypadku? Przypadek jak przypadek. No, a za przypadkiem zawsze jednak coś stoi. Słucham? Za przypadkiem zawsze jakaś historia stoi. W moim wypadku nie... Nie ma jakiejś takiej historii, no po prostu. Były zajęcia z animacji u nas na wydziale operatorskim i prowadzący pokazał nam stół plikowy, jak to wszystko działa. Ja się zapytałem, czy ma pieniądze na realizację takiej etiudy. Powiedział, że ma. Ja akurat przez kilka dni myślałem sobie, może bym tam zrobił film. No i tak powstał ten pierwszy film, który Państwo widzieli. No. Potem Semafor się mną zainteresował. Zaproponował mi pracę, co mi się podobało. I tak to już zostało. No. A gdybyśmy jeszcze cofnęli się troszkę do momentu przed tym stołem trikowym. Były filmy niezależne, co na taśmie 16 mm. To na owe czasy, jak się nawet o tym czyta, kino niezależne, kino ofowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czy coś więcej? Pana, nie było kina niezależnego w tym czasie. Już zaraz panu powiem. W tym czasie był monopol Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na realizację filmów. I wszystko w ogóle było państwowe. Był tak zwany ruch amatorski, w którym ja też uczestniczyłem. To były filmy amatorskie. Raz w roku odbywał się konkurs takich filmów amatorskich, czy raz na dwa lata. One były kręcone, realizowane były na taśmie 16 mm. I tego to nie mówiło się, że to jest jakieś ofowe, czy coś takiego. Są to filmy amatorskie. No film amatorski rządzi się troszkę innymi prawami niż film zawodowy. No, inne budżety, inne warunki realizacji i tak dalej. To tak. Termin ofowy to powstał no, chyba w latach 80., kiedy powstał elektroniczny zapis obrazu i wtedy łatwiej było realizować filmy i stąd może te filmy ofowe. Tak to się zaczęło mówić. A one gdzieś są? Można je zobaczyć? Proszę pana, wątpię. Była tak zwana Federacja Amatorskich Klubów Filmowych. I tam ona była na Puławskiej 61.
Czy tam były jakieś archiwa, czy nie, to trudno mi powiedzieć. Natomiast takie filmy, które dostawały nagrody na ogólnopolskim festiwalu filmów amatorskich, były kupowane przez Telewizję Polską. I być może w archiwach telewizji są te filmy. Także to się może być tego typu sytuacja, że tam są jakieś takie filmy. Taki mój film z 57 roku też tam kiedyś dostał nagrodę i zakupiła go Telewizja Polska. Czy on jest, czy nie, to wymagałoby jakichś dużych starań w ogóle, żeby te filmy znaleźć. Teraz znów przenosimy się w czasie do momentu już postelektrykowym, czyli semafor. A jak pan wspomina te czasy? Poza tym, że chyba pan dojeżdżał to dość z Warszawy, tak, często. Tak, tak. Ja bardzo dobrze wspominam semafor. Semafor był bardzo taką, powiem, wytwórnią szalenie otwartą. Nie czuło się jakichś rygorów programowych, produkcyjnych tak samo. Można było robić, co się chce, co na to są dowody, jak się przejrzy filmotekę semafora. Dobre warunki produkcyjne. Ja tylko mogę powiedzieć, że miałem szczęście, że do tego semafora się dostałem, bo inne wytwórnie nie miały takiej atmosfery, jak miał semafor. Nie miałem tam, jednak tam się pilnowało tego planu i tak dalej, i tak dalej. Tam nie dbało się tak o jakość filmu, jak w semaforze. W semaforze, który miał szczęście do dyrektorów. No, jak dyrekcja uważała, że film jest wart poprawek, że film jest wart takiego starannego wykończenia, to przymykała oko na pewne opóźnienia finansowe, na różnego rodzaju tam przekroczenia terminów. I dzięki temu powstawały dobre filmy. A kto był dyrektorem, jak pan zaczynał? Jak ja zaczynałem, był dyrektor Ryszard Brudzyński się nazywał. To był pan, który wymyślił po prostu semafor jako wytwórnię. Ja pierwszy swój film, który robiłem w semaforze, który jeszcze nie był semaforem, film się nazywał Maszyna, to jeszcze ma w napisach czołowych notatkę Studio Filmów Lalkowych w Tuszynie, oddział w Łodzi. To był film z lat 60. I zaraz potem zostało to studio przemianowane na semafor. Dlatego, że dyrektor Brudzyński wymyślił sobie, że będzie realizował w ogóle filmy krótkie. Krótkie fabułki, krótkie dokumenty, krótkie filmy, tak to się wtedy nazywało, eksperymentalne. Dostał na to zgodę naczelnych naszych władz, dostał pieniądze i dlatego po prostu ta wytwórnia, tak powiem, żyła. Miał obok siebie bardzo dobrego tak zwanego dyrektora artystycznego, to był to Jerzy Mierzejewski. Jerzy Mierzejewski był malarzem. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. I to człowiek o wielkim, szerokich horyzontach, takim temperament artysty, działał bardzo inspirująco na reżyserów, na swoich młodszych kolegów. I on również miał taką piecze, a miał on również dobre oko, dobre wyczucie po prostu człowieka. Mniej więcej wiedział,
czego się po nim można spodziewać, w ogóle, że może zrobić dobry film. Tacy ludzie są rzadkością. Właśnie tych dwóch ludzi według mnie stworzyło Semafor. W 1968 roku, kiedy nastały tak zwane te czyszczki, ponieważ dyrektor Brudzyński był Żydem z pochodzenia, to został pozbawiony tej funkcji. Przeszedł na funkcję dyrektora administracyjnego w Muzeum Sztuki Współczesnej u dyrektora Stanisławskiego, tutaj właśnie w Łodzi. Ale ten zaczyn i ta atmosfera, która była w tym czasie w Semaforze, to potem owocowała dalszymi sukcesami, już tak powiem, raz napędzony mechanizm produkował dobre filmy, powiedziałbym tak. Jeszcze chciałem, przed w ogóle myślałem o tych pytaniach, chciałem dodać, zacząć od pytania, czy jest jakieś pytanie, bo ja zakładam, że spotkań pan już wiele ma na koncie i chciałem zadać pytanie, czy jest jakieś pytanie, którego pan nigdy nie usłyszał, a gdzieś tam w środku zawsze marzył o tym, żeby ktoś w końcu zadał pytanie. Ale to była taka jedna z myśli moich, ale chyba, że jest takie pytanie, to śmiało. Bo ja bym nie chciał sobie to powtarzać. Ja nigdy nie marzyłem, żeby ktoś pytania zadał. Marzył pytania, których ja nie znam. Tak, ostatnio oglądaliśmy dwa dni temu dokument, świetny dokument Temerson and Temerson, któryś Szymańskiej o Franciszce i Stefanie Temersonach. I była taka sytuacja w życiu Stefana Temersona, gdzie zgłosił się do niego właśnie taki młody dziennikarz, młody filmowiec i no, napisał pytania sugerujące jego odpowiedzi. A Temerson powiedział, że absolutnie, on nie będzie odpowiadać na takie pytania, które sugerują mu odpowiedzi. On może z nim wziąć udział w takim spotkaniu, jeżeli sam napisze swoje odpowiedzi, będzie je mówić, natomiast dziennikarz w trakcie będzie próbować zadawać mu pytania. Będzie mu przerywał. Będzie mu przerywać, tak, dokładnie. Także gdzieś tam Temerson był pionierem także takiego podejścia, jakie później było w telewizji w programie Wabank, tak sobie pomyślałem o tym, że zaczyna się od odpowiedzi, a później jest pytanie. A dobrze, to ciągnąc temat, czy kontynuując temat haseł na S, jak semafor, to chciałem zapytać jeszcze o kolejne miejsce, czyli STS. Proszę pana, ja już w ogóle mówiłem, że w tym studenckim Teatrze Satyryków ja byłem krótko, byłem chyba 3 lata czy 4 i moja działalność była naprawdę działalnością marginalną. W porównaniu z tym, co moi koledzy wynieśli z tego teatru, że tam już nie będę cytował ich nazwisk i tego, to myśmy robili dekoracje. Zrobiłem jeden plakat, który właśnie przekazałem muzeum i kilka dekoracji do spektakli. Natomiast to nie było ważne, bo tam ważny był tekst, ważne były teksty, ważne były piosenki Osieckiej w ogóle, a to, czy myśmy namazali coś w ogóle na czerwono, czy na różowo, czy na niebiesko, to była tylko taka w ogóle ozdóbka. Ja owszem, znaczy byłem, znaczy co to dla mnie, no to byłem w środowisku bardzo prężnym intelektualnie w tym czasie i to mnie w jakieś samo przebywanie, sam kontakt z tym teatrem, widziałem jak się buduje przedstawienie, jak ono powstaje, jak piszą teksty, jak ktoś to wszystko reżyseruje, jakie są trudności, to mnie to strasznie dużo dało po
prostu jako takiemu młodemu człowiekowi. Zamiast się tam gdzieś obijać, to po prostu siedziałem całymi dniami w teatrze, patrzyłem, jaka jest reakcja publiczności na pewne dowcipy i tak dalej, i tak dalej. Słuchałem dyskusji między tymi kolegami i to mi potem bardzo pomogło w dalszym życiu. Natomiast to mówię, że ten... No owszem, no byłem w STS-ie, my tam wymieniają w ogóle. No, jego współzałożyciela? Nie, współzałożyciela to nie. To przesada. Nie wiem, gdzie pan to wyczytał. Natomiast to byłem chyba w drugim czy w trzecim spektaklu, że myśmy już tam braliśmy tam udział. Na stronie culture.pl, czyli na, to tak tylko wyjaśnię, skąd ta myśl przyszła do głowy, tam jest wyraźne zdanie współzałożyciel warszawskiego STS. No ale proszę pana, proszę pana, ci, którzy by to sprostowali, to niestety w ogóle już ich nie ma między nami. Ale ta, tych założycieli to tam było, pchało się dużo, ja się do nich nie pchałem. A kolejne culture.pl, a współzałożyciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Czy to jest prawda? Czy... Tak, to jest w ogóle prawda, muszę panu powiedzieć. To jest w ogóle prawda. Tak, to jest prawda właśnie, że... No ale to wie pan, to była grupa ludzi, która wtedy zakładała to stowarzyszenie. Ja tam nawet... Ja byłem członkiem zarządu pierwszego stowarzyszenia, znaczy tego od pierwszego, od momentu powstania stowarzyszenia. I to rzeczywiście tak to jest. Nawet mam legitymację, która zaświadcza o tym, z podpisem Kawalerowicza. Ale samo stworzenie tego stowarzyszenia, czy tam pierwsza myśl wyszła od was twórców, czy to była gdzieś sugestia? Proszę pana, nie, to była od nas twórców z jednej strony, a władze przyklasnęły tej takiej inicjatywie, dlatego że władzą było bardzo wygodnie tak nas mieć wszystkich w ogóle w jednym miejscu. Dyskutować z nami i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje, wie pan, w tej chwili to trudno mi coś na ten temat mówić. Proszę państwa, jeżeli macie państwo jakieś pytania, to śmiało można przerywać. Jesteśmy na świeżo po obejrzeniu filmów. Nie ma. Mam pytanie odnośnie cenzury. To pytanie już zadawałem też panu Witoldowi Gierszowi 2 lata temu. A no właśnie, jak to było? Bo powszechnie uważa się, że animacja by miała szczęście, że gdzieś tam przechodziła przez cenzurę. Czy tak faktycznie było? Że nie była tak pod lupą jak film aktorski, czy jak dokument. Że twórcy animacji jednak mieli więcej wolności. Tak pan to czuł? Ja w ogóle nie czułem cenzury. Nie. Po prostu pewnych rzeczy wiadomo było, że nie należy robić i że się w ogóle, że nie powinno się tego ruszać, tak samo jak teraz. Natomiast owszem, zatrzymała mnie cenzura jeden film, to się nazywało Desant. To był taki film zrealizowany, chciałem zrobić film z dialogiem. To był film zrealizowany według tekstu Andrzeja Warchała. Andrzej Warchał to był takim autorem Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Napisał tekst o dwóch spadochroniarzach, którzy spadają tak sobie w ogóle na dół, bo wyskoczyli z samolotu, się okazało, że zapomnieli spadochronu. No i ten tekst tak mi się wydawał strasznie zabawny. Ja to zainscenizowałem i zatrzymała to cenzura, dlatego że były dwa takie tematy za komunę, które były tabu. Pierwsze to było wojsko,
a drugie to była religia. I nie wolno było tego ruszać. Siedziała. No i od razu został to zatrzymany. Zatrzymany został na tym, natomiast była tak zwana kolaudacja, bo to pokazuje, jak się film kończy, to potem przychodzi specjalna komisja i ocenia, jaką mu dać kategorię, w jakich warunkach może być rozpowszechniany i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy też zauważyłem, że ci kolaudanci jakby się po prostu znaleźli na poziomie i strasznie ten mój film zjechali. Ale mnie nie zależało specjalnie na tym filmie, muszę powiedzieć, bo tam widziałem cały szereg braków warsztatowych. Także gdyby mnie zależało, to ja bym wywalczył. To poszedł tam raz, drugi tam coś w ogóle zmienił i tak dalej, i tak dalej. Bo to były naprawdę filmów takich, nawet mówię o fabule, czy o dokumencie. O dokumencie to też, które były, to było bardzo niewiele filmów średniego. Zresztą kredy się nauczyli bardzo szybko omijać te takie niebezpieczne przypadki w ogóle, gdzie cenzura może coś za tego. Także mówię, rzeczywiście to na palcach jednej ręki można policzyć filmy zatrzymane przez cenzurę. Ale chyba właśnie Desant, z tego co pamiętam, to należy do tych, które najdłużej na tej półce spędziły. Tak, mówię, miał szczęścia, dlaczego? Prawda? Nie, nie miał szczęścia, po prostu ja za tym nie chodziłem. Tak powiem od razu, szczerze. Tylko pamiętam, że... Nie zależało mi na tym specjalnie, żeby ten film pokazywać. Ale byli tacy, którym zależało, gdzieś kiedyś czytałem i za każdym razem, kiedy pojawiał się ktoś taki i próbował jednak ten Desant przywrócić, to był taki moment w historii, w dziejach, tak, który... Już panu powiem. Proszę pana, było tak, że pewne filmy dostały zgodę cenzury na rozpowszechnianie, ale władza ich nie lubiła. I dawała do zrozumienia w ogóle, że one są wprawdzie w obiegu, że można je tego, ale na festiwal taki, a taki, to oni zgody nie dadzą. Na festiwal taki, a taki, do tego filmu też zgody nie dadzą. I oni to w ten sposób w ogóle tam reglamentowali takie w ogóle, taką dystrybucją. No i także to w różny sposób władza sobie radziła z filmami, które nie przypadły jej do gustu. A ma pan jakiś swój ulubiony film ze swoich filmów? Bo jednak jak pan tworzył i musiał pan wybrać. Czy możemy uznać, że są to pana ulubione filmy, czy jednak kierował się pan listą nagród, które były pod tymi tytułami? Proszę pana, mam ulubione filmy, ale to nie są moje filmy. To jest raz. Z drugiej strony to, co państwo tutaj oglądali, to jakby się samo ułożyło, bo w pewnym momencie, jeśli my tych filmów narobili, trochę tych filmów krótkich, to różne kluby filmowe i tak dalej zwracały się do nas, festiwale zwracały się do nas o wybór na jeden seans, czy na dwa seansy i tak dalej. I ten wybór jakby się dokonał sam, po prostu pytali się ci dyrektorzy festiwali, czy dyskusyjnych klubów filmowych, właśnie te filmy wybierali i układali. No naturalnie byśmy tam im pomagali, czy dawali jakieś sugestie, że jeżeli to, że to lepiej będzie, jak zamiast tego da się to i tak dalej. Także nie tak powstał ten zespół. A wspomniał pan, że swoich nie lubi, ale inne lubi. Ja nie powiedziałem, że swoich nie lubię. Ja powiedziałem, że lubię umiarkowanie. A czy, bo wiem,
Lenica Borowczyk, że to są postaci, które wpłynęły, czy były ważne dla Pana, filmy ich były, no, nie tylko dla Pana twórczości, generalnie dla twórców, którzy zaczynali na początku lat 60. Czy wśród kolegów z Semafora albo z innych studiów byli tacy, których Pan cenił? Naturalnie, jak już powiedziałem, że bardzo lubię filmy cudze. No tak. A czy możemy jakieś konkretne nazwiska usłyszeć? Nie. Nie. Kurde. Wie pan, nie chce nikogo urazić. Nie chce nikogo urazić, ani też. To spytam o taki konkret już. Jest film pana. Jest film. Mówimy o wypadku. Nie, o wypadku pana Czekały. Tak, tak, już mówię, już na ten temat mówiłem, ale jeszcze raz powiem. Mianowicie to Ryszard Czekała był bardzo wybitnym filmowcem i no, naprawdę zrobił kilka filmów wspaniałych. Opowiadał mi o tym filmie Wypadek na ten tym. Ja mówię, że to, słuchaj, no ale tu warsztatu ci nie starczyło, bo ty opowiadasz zupełnie inną w ogóle historię, którą ja potem widzę na ekranie. No i mi się tak, ja mówię, a to mówi, jak tego to zrób. No ja to postanowiłem zrobić tak zwany remake jego w ogóle filmu. No takie rzeczy się robi po prostu. Robi się remake'i. Teraz pani Holland zrobiła remake filmu Polańskiego. Daje się tak, Rozmary z Baby, no. Tut proportion garde. Proszę państwa, ja też lubię oddawać głos publiczności, zwłaszcza jak jest. Publiczność siedzi cierpliwie i słucha. A właśnie, ponieważ dotarła dzisiaj do Łodzi na projekcję znana panu na pewno Yui Hisobori, która tam siedzi, która gościła pana nie tak dawno w Japonii, prawda? Nie mylę się. Jak było w Japonii? To znaczy, jak było wspaniale, bo widzę, że ktoś znajomy tam. To, że w Japonii jest wspaniale, ja tylko mogę mieć pretensje, że tak późno się tutaj w ogóle zjawiła, przecież mam mój e-mail, no. Yui, masz możliwość wytłumaczyć się. Ale co ona tu przyjechała na spotkanie z panem Danielem Szczegurą. Nie wiesz. A jednak. A jakie było przyjęcie widzów po projekcji? Gdzie? W Japonii. To już było kameralnie, było kameralnie. Ja powiem, pamięć mi już nie dopisuje. Rozumiem. Ja po prostu, ja zawsze jak mam spotkanie z kimś, kto wiem, że nasłuchał się pytań, tak jak miałem okazję z panem Gierszem, z panem Wilkoszem, to ja staram się tak kluczyć, żeby jednak nie powtarzać się, żeby nie zadawać tych samych pytań, bo ja wiem, że to jest nudne. Strasznie. Ale niech pan się nie krępuje. Ale mi pan powie, że wie pan, że ja już o tym mówiłem. Nie, proszę pana. Przyjeżdżając, godząc się, że przyjadę tutaj, ja byłem na to przygotowany. Ja to znam życie. No i po prostu wie to. Dobrze. Ale to za moment. To sobie zostawię na później. Ponieważ jest jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo interesuje. Zwłaszcza, że podczas finału szczególną rolę szczególną przestrzeń oddałem pedagogom, artystom. Wczoraj była retrospektywa profesora Henryka Ryszki i jutro będę pokazywać filmy studentów profesora Urbańskiego, a więc pokazać człowieka przez pryzmat jego uczniów.
Pan jest pedagogiem na wielu uczelniach. Wykształcił już Pan wielu twórców z Piotrem Dumałą choćby na czele. Czy jest jakaś specyficzna metoda, pewna, tak jak u Urbańskiego była ta, te cztery żywioły, materia, czy coś takiego u Pana jest? Proszę Pana, nie ma. Nie ma. Dlatego każdy student jest inny. Wie Pan, bo to wszystko polega na takiej intuicji. Wie Pan, ja jak mam człowieka, muszę najpierw zobaczyć, co w nim siedzi w ogóle w środku. I z jednym tak, z drugim w ogóle inaczej. Wie Pan, ja nie mam jakichś takich w ogóle. No jest kilka zasad, wie Pan, których się trzymam. Natomiast tak, żebym miał jakąś metodę i tam każdy zmuszał do niego, to nie. Ja muszę się zorientować w ogóle, co w danym człowieku jest interesującego. Dlatego, że ja się bardzo często, się myliłem, wie Pan, że po prostu potem się okazało, że źle prowadziłem tego obowiązku. Także już teraz to bardzo, bardzo okazuje. A jak było właśnie z Piotrem Dumałą? Czy on od początku wykazał? Tak, to było, to od razu było widać, wie Pan, że to jest wybitny w ogóle człowiek i przede wszystkim, ja nie wiem, to mówiłem w tej książce, że kiedyś tam przyszedł, jeszcze jak on zaczynał u mnie, to zepsuł się materiał w laboratorium. On siedział 3 dni na jednym ćwiczeniu, zepsuł się w laboratorium. To straszne, bo to siedzą studenci, pracują, w laboratorium się psuje materiał. Wie Pan, no, ja jestem w takiej bardzo niezręcznej sytuacji, nie wiem jak to powiedzieć w ogóle z tego i mówię Piotrowi Brzmana, mówię, zepsuł się materiał, takie rzeczy się zdarzają, to nie jest nasza wina, wie Pan, no to nie, bo mały Brzman, to zrobię jeszcze raz. I mówi, no nie, to dla mnie to, mówię, nie ma to znaczenia. I zrobił jeszcze raz. No ja sobie mówię, no jak ma takie podejście do zawodu, to jest ważne, wie Pan, na pewno. No i po drugie, potem jak mnie zaproponował, jak przyszedł do mnie i mi pokazał swoje scenariusze, to ja bym, że ja bym pokazał 3 projekty. I te wszystkie 3 projekty były do realizacji. I te wszystkie 3 projekty były do realizacji. I ja mu tylko powiedziałem, co ma, jak w jakiej kolejności ma je robić, żeby się nie potknął na tych projektach. Czy jednym z tych projektów był Czarny Kapturek? Już nie pamiętam, chyba tak. A jak Pan zareagował na ten film? Bo on robi wrażenie po dziś dzień. Słucham? On robi wrażenie po dziś dzień, że Piotr Dumała, że w ogóle Piotr Dumała podpisał taki film. Wie Pan, nie, to może Pan nie zna całej jego twórczości, bo on ma taką ma trochę dwoistą, wie Pan, pewne takie mroczne te rzeczy, a potem... Znaczy mówię, dla mnie osobiście to nie jest zaskoczenie, jak pierwszy raz zobaczyłem Czarnego Kapturka, no nie, trochę było, bo to jest jednak reinterpretacja bardzo odważna znanej bajki, natomiast no wiem, jak na ludziach niewtajemniczonych w animację ten film działa. Ja pomijam już, że Czarny Kapturek to obok Jamniczka Antoniszczaka, to jest chyba i może Tanga Rybczyńskiego. To są filmy, które funkcjonują zupełnie... ludzie nie wiedzą o polskiej animacji, mogą nie wiedzieć nic, ale te filmy znają. Także dlatego Czarnego Kapturka pytam. A ostatni film Piotra Dumały, Hipopotamy, widział Pan? Nie wypowiadam się na temat filmów kolegów. Dobrze, to teraz skorzystam z podpowiedzi Ani. Nad czym Pan pracuje teraz? Nie, no to rzeczywiście w tej chwili
złożyła pani film dokumentalny. Film dokumentalny, tak. Też stwierdziłem, że już mam dosyć animacji. I nawet się okazało, że przeszedł przez pierwszą komisję i teraz czekamy na podpis pani dyrektor. Ale to też będzie dokument o człowieku, tak jak o panu Tomaszewskim? No, o ludziach. Tak, no to ja panu powiem. Ja spotkałem się z dyrektorem w telewizji, bo ja zrobiłem 8 minut tego filmu. Zrobiłem się 8 minut filmu i pokazałem mu ten film i pytam się, czy to go interesuje. No powiedział, że to go interesuje. A potem zadał mi pytanie, a o czym ten film będzie? A mówi, a nawet nie czeka na moją odpowiedź, mówi, ja wiem, że ty nie wiesz. To znaczy, w tym jest część prawdy. Proszę pana, twórca nigdy nie wie do końca, co to będzie. Bo film może pójść w różną, wie pan, w różnym kierunku. Może pójść w tą. I to od intuicji zależy, jak pan tymi elementami, które pan ma do gry, jak pan tym pokieruje. Rozumie pan. A no, nie będę mówił, kto to ma, to światły człowiek, który już kilka filmów doprowadził do realizacji. No on wie o tym. On wie, że na ten. I także jak mi się pan pyta o czym, to ja mniej więcej wiem. Rozumie pan. Ale jak to się potem ukaże, jak w tym, to ja nie mogę panu powiedzieć. I to nie jest żadne wymigiwanie się z mojej strony. Ale nie jest to konkretna osoba. Nie, to nie jest konkretna. To będzie tak. No, wydaje mi się, że będzie to inny film niż te dokumenty, które są w tej chwili na ekranie. Ale czy będzie dobry, to się okaże. Czyli pełny metraż? Nie, 26 minut. Pełny metraż. Strasznie dużo. Macie szansę. Z daleka przyjechaliście niektórzy. Spoglądam na czas i wydaje mi się, że będziemy musieli już zbliżać się do końca. Jeżeli Państwo nie zadacie żadnego pytania, to ja zrobię to, co zawsze robię na koniec spotkania z gościem specjalnym wielkiego finału festiwalu Opla. Także teraz macie ten moment na zadanie pytania. Panie Danielu, chciałbym coś panu wręczyć. Ja na Opla i Opla przyznaję tytuł honorowego obywatela animacji. Krainy nieograniczonej możliwości. Nieograniczonych możliwości. Chciałbym panu wręczyć ten tytuł. Dziękuję bardzo.